Witamy w 14. wolontarystycznym webinarium organizowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego finansowanego ze środków Program Inicjatyw Obywatelskich FIO. Gościem dzisiejszego spotkania jest Ania Guzek, prezes Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze, działaczka, artyterapeutka i mama adopcyjna dwójki już dorosłych dzisiaj dzieci. Aniu, twoja historia i historia fundacji jest bardzo, bardzo ciekawa. Opowiedz, jak to wszystko się zaczęło i jak to się stało, że założyłaś fundację, w której obecnie działasz. Dzień dobry wszystkim, serdecznie witam. Cieszę się, że mnie Mariuszu zaprosiłeś. Lubię zawsze opowiadać o tym, co kocham, czyli o mojej fundacji, która rzeczywiście łączy się historia fundacji się łączy jakby z historią mojej rodziny, bo najpierw byłam mamą adopcyjną i dopiero jak dzieci właściwie dorosły, to założyłam fundację, to było 8 lat temu. Nazwałam ją Fundacją Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze. Zielone Wzgórze trochę od Ani z Zielonego Wzgórza, która jest historią adoptowanej dziewczynki. To taki skrót tego początku. No właśnie, otoczenie fundacji jest bardzo malownicze, bajkowe. Fundacja mieści się w twoim prywatnym mieszkaniu tak naprawdę. Czy to ma plusy, minusy? Jak to jest? Tak, rzeczywiście fundacja jest nierozerwalnie jakby związana z naszym życiem prywatnym, bo mieści się w naszym domu, który zbudowaliśmy z mężem, czy rozbudowaliśmy wiele lat temu. Jest też otoczona ogrodem, tu jest bezpośrednie sąsiedztwo Lasu Łagiewnickiego, to jest Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, także otoczenie jest bardzo sprzyjające właśnie takim działaniom, jakie my robimy, bo my robimy działania terapeutyczne, wspierające, są zajęcia dla rodzin, więc ten plener też wykorzystujemy. Pytałeś, czy to ma plusy i minusy, to, że to się łączy, że w jednym miejscu jest placówka, jakby fundacja i w jednym miejscu jest nasz dom. Ja teraz widzę coraz więcej plusów jednak, mimo wszystko. Początki to się przeplatało, dużo tych takich trudności, bo jeszcze na przykład syn mieszkał z nami, więc trudno było to organizacyjnie, ale teraz ja widzę właściwie prawie, że same plusy. To jest dziwne, bo wszyscy mówią, powinnaś oddzielić życie prywatne od zawodowego, a ja się jakoś dobrze z tym czuję i przede wszystkim nasi goście się dobrze czują. Ludzie, którzy tu przychodzą, czują się takimi naszymi gośćmi. No i to tak, myślę, że to gra. No właśnie, spektrum tych działań jest szerokie, bo to nie tylko spotkania, to też warsztaty artystyczne, artoterapeutyczne, różne działania w plenerze, aktywne. Ilu jakby podopiecznych, jakby to można nazwać, albo korzystających skupia fundacja i komu pomaga? Pomagamy, można powiedzieć, rodzinom. Nawet to jest jakby taka nasza grupa docelowa. Nawet jeżeli nie jest objęta jakimiś działaniami cała rodzina, a tylko jedna osoba, to są to działania ukierunkowane na więzi rodzinne, więc przychodzą rodzice na warsztaty czy treningi umiejętności rodzicielskich i wychowawczych. Też pojedyncze warsztaty, jak sobie radzić z emocjami, czy jak się lepiej komunikować z dzieckiem, czy po prostu w ogóle z drugim człowiekiem. Są też zajęcia dla rodzin, gdzie całe rodziny właśnie jakieś są to ich wspólne aktywności rodzinne, czy to są artystyczne, rękodzieło, czy po prostu bycie razem, jakieś ćwiczenia wspólne, zabawa, dogoterapia też
i też właśnie dla rodzin. Także no nie są, że rodzice czekają, prawda, w przedpokoju czy tam w poczekalni, a dzieci są, uczestniczą w zajęciach, tylko to są zajęcia właśnie dla rodzin, logoterapeutyczne, arteterapeutyczne. I trzeba powiedzieć, że problemy, czy też te rodziny są też bardzo różne, bo to są rodziny adopcyjne, to są rodziny zastępczy, to są osoby po stracie, w żałobie, jakby dużo jest problemów, dużo jest wyzwań i oblicz tych odbiorców. Czym różnią się te grupy? Bo to często jest bardzo mylone, prawda? Jakby nie do końca wiemy, czy rozumiemy, czym jest rodzina adopcyjna, a czym rodzina zastępcza. Często dla nas jest to samo, a tak naprawdę nie. Tak, tak. To taka właśnie powszechne, powiedzmy, nieporozumienie, czy takie, no, taka, no, nieznajomość samego zagadnienia powoduje dużo, dużo właśnie takich pomyłek. Rodziny adopcyjne to są rodzice adopcyjni. Adopcja to jest przyjęcie dziecka obcego, które rodzi ten akt adopcji, rodzi stosunek pokrewieństwa wobec prawa, albo taki sam, albo bardzo zbliżony do biologicznego, ponieważ jest kilka rodzajów adopcji. Natomiast rodzicielstwo zastępcze czy rodzinna opieka zastępcza to jest przyjęcie dziecka, które w jakimś okresie, czy czasem nawet trwale, nie może być w swojej rodzinie biologicznej. Natomiast ono jest, nie następuje ten stosunek pokrewieństwa, wręcz ta rodzina zastępcza, jednym z głównych obowiązków czy takiej misji tej rodziny zastępczej powinno być umożliwienie temu dziecku albo powrotu do rodziny biologicznej, albo znalezienie rodziny adopcyjnej. Tak to wygląda wobec prawa, bo to w różnych krajach są różnie to wygląda, ale u nas to tak wygląda w obliczu prawa. Natomiast u nas w fundacji te działania nie są podzielone, nieliczne są podzielone. No mam na przykład grupę wsparcia dla rodziców adopcyjnych. I na tę grupę wsparcia przychodzą tylko rodzice adopcyjni. Początkowo była również dla zastępczych, ale to się samoistnie zawęziło. Ci zastępcy odchodzili w pewnym momencie i teraz już jest to już tylko dla rodzin adopcyjnych. Natomiast inne nasze działania, czy to dla rodziców i opiekunów, czy dla całych rodzin, to spotykają się na tych samych grupach właśnie różne rodziny. Zwykle wiedzą o sobie to, natomiast teoretycznie może się też zdarzyć tak, że ktoś pracuje i my nie wiemy, czy to jest rodzic adopcyjny, czy to jest rodzic biologiczny, ale to chyba myślę, że w praktyce nie było takiej sytuacji, żeby ten ktoś nie podzielił się na grupie w tym, jak to wygląda. No i myślę, że te wszystkie działania fundacji i też te środki arteterapii służą, żeby dotrzeć właśnie do tych rodzin w sposób taki subtelny, powolny, procesowy i tak, żeby każdy się tam dobrze czuł i znalazł dla siebie to, co jest mu w tym momencie potrzebne, żeby przejść do kolejnego etapu w tych działaniach, prawda? Tak, ta forma, tak, tak, ona się właśnie bardzo sprawdza. My przeważnie idziemy, jeżeli udaje się nam z jakąś rodziną pracować w ten sposób, że długofalowo, przez dłuższy czas, często to jest tak, że zaczynają rodzice, czy jeden z rodziców przychodzi na te warsztaty kompetencyjne, takie treningi komunikacji, czy treningi umiejętności rodzicielskich. I później zapraszamy już ich z dziećmi na przykład, czy na cykl dogoterapeutyczny, czy
czy właśnie z rękodziełem. Natomiast to zwykle w projektach, dlatego że no jest to dosyć kosztowne. I teraz na przykład my robimy cykle dla rodziców i pojedyncze warsztaty w ramach działalności odpłatnej, bo od początku roku nasza fundacja nie ma żadnego projektu. Nie napisaliśmy, czego ja się osobiście bardzo cieszę, no bo ta pandemia jak weszła, no to by dużo by było z tym kłopotu. Natomiast no, w ramach tej działalności odpłatnej już są ograniczone możliwości robienia takich bardziej bogatych warsztatów, gdzie dwie terapeutki prowadzą, no, dogoterapia jest też, prawda, jest jeszcze. Wraz z rozwojem fundacji rozwija się też u Was wolontariat. Opowiedz, jaką rolę pełnią wolontariusze właśnie w całym tym procesie, w pracy fundacji i czy to jest ważne? Tak, wolontariat jest bardzo ważny i właściwie jest taką, no bez wolontariatu nie wyobrażam sobie organizacji pozarządowych, bo to jakby wszystko się zaczyna od wolontariatu i ten wolontariat się przewija, nawet jak on nie jest formalnie ujęty w żaden jakąś strukturę, w podpisy i tak dalej. Natomiast ja osobiście tutaj w fundacji mojej, może to jest, mam nadzieję, że to jest trochę przejściowe, że jest taki pewien kryzys wolontariatu. Nie wiem, czy ty troszkę zauważasz to u siebie też? W waszych... Ponieważ nie wiem, czy ta liczba tych aktywności, no samo tempo życia teraz, jeszcze ta pandemia była no, zwiększa się liczba chyba organizacji pozarządowych. Trudniej jest jakoś, jest ogromna ilość informacji, ogromna ilość takich pokus. Ludzie się w to angażują, w to. I to wszystko jest, niekiedy staje się troszkę krótkotrwałe i trochę czasami powierzchowne. No ale liczę na to, że to jest taki może kryzys niewielki i że on minie. Tak, dokładnie to samo obserwuję już od jakiegoś czasu. No pandemia to jest jakby jedna z przyczyn, natomiast jakby tutaj ma wpływ też i to tempo życia i mnóstwo innych działań, które można się zaangażować, niekoniecznie w wolontariat. Ale też ludzie teraz preferują takie szybkie działania i przeskakiwanie z jednej akcji do drugiej. Jakby tutaj problemem jest jakby ten wolontariat długoterminowy i motywowanie osób, żeby jak najdłużej były z naszą organizacją. No jest ich mniej, tak? I jakby no, tutaj takie wyzwanie dla nas, organizatorów wolontariatu, jest takie, żeby po prostu troszeczkę zmieniać model współpracy już teraz. Trochę inne motywatory będą działały na tych wolontariuszy i trzeba poszukać nowych inspiracji do współpracy z nimi. No właśnie, ale czy u Was są jakieś szkolenia, czy wolontariusze zanim tutaj wejdą w te rodziny, czy też w jakieś działania, czy muszą przejść jakiś cykl, czy instruktaż, jak to wygląda? My osobiście nie organizujemy takich stricte szkoleń dla wolontariuszy pod kątem samego wolontariatu. Zawsze się opieraliśmy właśnie na wolontariuszach przeszkolonych u Was, tak, w Centerku. Niekiedy to było tak, że wyście nam przysyłali przeszkolonego wolontariusza, a niekiedy było tak, że myśmy wysyłali czy na szkolenie dla koordynatorów, czy właśnie szkolenia wolontariuszy. Także ja miałam pomysł i chciałam, nawet też były próby pisania, nawet wspólnie myśleliśmy o czymś, żeby zrobić taki projekt, w którym by takie bardziej specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy właśnie związanych czy z pieczą zastępczą, czy w ogóle z pracą z rodziną. No to do tej pory jakoś nie sfinalizowaliśmy tego, nie zrealizowaliśmy, ale no myślę, że to może się uda.
No właśnie, to był taki też ciekawy pomysł i myślę, że to by pomogło wielu osobom, które gdzieś tam zastanawiają się, czy w ogóle podejść do takiego wolontariatu, no bo to jednak jest trochę taki temat nieznany, często tabu i, no i ciężko jest komuś może tak głęboką wodę od razu wskoczyć, bo myśli, że to jest coś nieosiągalnego. A przez takie szkolenia czy warsztaty moglibyśmy zachęcić i pokazać jakby, jak to naprawdę wygląda. A być może mogłaby być to na przykład sama arteterapia, bo to chyba też może być taki element, który właśnie integruje, łączy i pomaga w komunikacji. Takie narzędzie, no nie wiem, tak mi przyszło teraz do głowy. Tak, narzędzie po prostu szkolenia wolontariuszy, prawda? Tak, no to na pewno, bo to i atrakcyjne, i takie nośne bardzo, także, że oczywiście i po prostu to byłoby szkolenie, które by dawało, które by po prostu tworzyło wolontariuszy, którzy później pójdą w różne miejsca, niekoniecznie nie będą koniecznie pracować w obszarach pracy z rodziną, czy Tak, też tak mi się wydaje. Ja tutaj też muszę naszym słuchaczom i widzom zdradzić pewną tajemnicę, ponieważ ja tutaj od samego początku jakby Twoich działań miałam przyjemność obserwować Cię, jak raczkowałaś i z niepewnej osoby, kroczek po kroczku, różne ścieżki wydeptywałaś i po prostu stworzyłaś tak naprawdę z pomysłu wielką, wielką jakby rzecz, super działania, które już od wielu lat no, działają, istnieją, mnóstwo osób z tego korzysta i doszło do tego, że nawet jeden z Twoich projektów, Więzi od nowa, był najlepiej ocenionym projektem swego czasu w programie też FIO, który my teraz realizujemy. Opowiedz coś o tym projekcie, bo to jest niebywały Twój sukces i takie dziecko. Tak, to jest takie nasze dziecko fundacyjne, które na dodatek udało się później zrobić kontynuację, tak? Był jeden dwuletni projekt, który się nazywał Więzi od nowa. On był bardzo szeroko adresowany, bo to był adresowany naszymi beneficjentami, jakby były wszystkie, znaczy mogły być osoby po prostu z obszaru przerwanych czy zagrożonych więzi rodzinnych. Czyli to mogły być i dorosłe osoby adoptowane, i dzieci, i domów dziecka. I też tak było. Myśmy mieli i grupy, mieliśmy różne działania dla rodziców, takie treningi komunikacji, treningi umiejętności rodzicielskich. Mieliśmy te podobne też warsztaty, cykle dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną na tych wszystkich adresowanych do rodzin i rodziców grupach pojawiali się zarówno adopcyjni rodzice, jak i zastępczy, zawodowi zastępczy i biologicznie zagrożeni. Ci są jakby największą liczebnie grupą, która do nas trafia. Rodzice, których dzieci znalazły się już w pieczy zastępczej lub grozi im to, tak? Dezintegracja. I nawet mieliśmy całoroczne cykle socjoterapii dla młodzieży i dla dzieci, również z placówek. No był to taki hardkorowy trochę pomysł, żeby to wszystko zrobić i to było ogromnie ciekawe doświadczenie. Bardzo trudny był ten projekt. Niektóre rzeczy się udały lepiej, inne gorzej. Wyciągnęliśmy pewne wnioski. No postanowiliśmy już trochę zawężać nasze jakby amplua, że tak powiem. Także nie pracujemy z samymi dziećmi, tak? Nie mamy trochę warunków do tego i nie mamy też takiego, interesuje nas bardziej praca z rodziną, czyli owszem, dzieci na zajęciach, ale zawsze ze swoimi rodzicami i opiekunami. Jest bardziej praca nad więzią niż jakaś praca nad socjalizacją czy umiejętności społeczne i tak dalej.
Takim owocem tamtego właśnie projektu była książka, ponieważ dwie prace, myśmy prowadziły wywiady z osobami z obszaru przerwanych więzi, wywiady etnograficzne. Dwie antropolożki przeprowadzały wywiady zarówno z rodzicami adopcyjnymi, z dorosłymi adoptowanymi, z osobami, których dzieci poszły do adopcji albo których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej. I owocem tego projektu była książka. Myśmy wydali taką dość nawet obszerną, jak na taką 230-stronicową książkę z tymi 24 wywiadami, a ilustracjami były fotografie robione przez samych tych uczestników na warsztatach fotograficznych. Tak, warsztaty fotograficzne były w dwóch cyklach. Jeden cykl to był dla osób dorosłych, a drugi cykl to myśmy nawet zmodyfikowały nasz projekt i to były warsztaty fotograficzne dla rodzin. I to bardzo fajnie się udało. To było bardzo takie nośne, bardzo owocne. No i ta książka, nie mam tu jej, ale książka jest, że tak powiem, w obrocie, bo teraz zrobiłam dodruk i nawet można ją kupić w ramach działalności odpłatnej. Mam jeszcze tam ze 100 tych egzemplarzy i one są sukcesywnie rozprowadzane, bo pierwszą turę w projekcie po prostu zostało to rozdane wśród osób zainteresowanych tematem, wśród placówek, PCPR-ów. A drugi projekt, który skończyliśmy w 2019 roku, nazywał się Więzi od nowa powrót i to był tytuł, który był taki trochę wieloznaczny, bo wrócił projekt, powrót samego projektu, ale też chodziło o powrót dzieci do domu. Myśmy się już w tym projekcie skoncentrowali tylko na rodzinach biologicznych zagrożonych lub rozbitych, zdezintegrowanych i z kolei owocem tego projektu był działania były podobne, też treningi, arteterapia, a owocem tego projektu była wystawa fotograficzna i był film dokumentalny o trzech kobietach. Tak. Czyli tak, publikacja dostępna jest jeszcze u Was, można ją zakupić, natomiast czy można gdzieś obejrzeć te materiały? Albo relacje dla zainteresowanych? Wystawa to jest 30 fotogramów. Tym razem to nie były zdjęcia robione przez uczestników, tylko to był owoc sesji fotograficznych, które wykonywała nasza terapeutka i fotografka. I ta wystawa wędrowała, znaczy miała wędrować, a zrobiła bardzo krótką wędrówkę. Była w ramach projektu, była w Bibliotece Uniwersyteckiej, tam była przez 5 tygodni dostępna. Później przeszła do takiego stowarzyszenia, bardzo fajnego, Stowarzyszenie Kamienica 56 i tam przez miesiąc można ją było obejrzeć. I później myśmy ją przenieśli do Centrum Służby Rodzinie na Broniewskiego, tam gdzie jest Dom Samotnej Matki, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny i tam zaraz po zainstalowaniu tej wystawy wybuchła pandemia i wystawa tam wisi, ale nie bardzo jest do obejrzenia, ponieważ nadal centrum jest zamknięte dla osób z zewnątrz. I każdej zawsze tym wystawom towarzyszył pokaz filmu na wernisażu, później na finisażu. No ale obecnie tak, ponieważ my nie zdecydowaliśmy się wrzucić filmu do sieci. Na razie chcemy, póki to są jeszcze świeże tematy, chcemy na bardziej kameralnych robić takie bardziej kameralne pokazy. Obecnie planuję tutaj zrobić w fundacji taki pokaz dla chętnych osób. To ogłoszę na Facebooku, na stronie internetowej.
I mam nadzieję, jak się odblokuje dom tam w Centrum Służby Rodzinie, to tam zrobimy też pokaz filmu, może z jakimś spotkaniem z osobami, czy z jakąś prelekcją, coś takiego. Zatem śledzimy stronę, śledzimy fundacyjny fanpage Zielonego Wzgórza. Aniu, czego Ci możemy życzyć na zakończenie naszej rozmowy i na przyszłość? No myślę, że spokoju trochę by się przydało, bo te ostatnie wydarzenia właśnie związane z tą niepewnością, prawda, teraz to trochę się już tu krystalizuje, już przyzwyczailiśmy się. No i żeby fundacja żyła, żeby dalej żyła, żeby przychodzili do niej zarówno chętni do skorzystania ze wsparcia, pomocy i możliwości, jak i nowa krew, nowe siły, czyli wolontariusze i przyszli może pracownicy tutaj, którzy by chcieli budować wspólnie z nami dalej fundację. Zatem życzę Ci nowych działań, nowej krwi świeżej i energii. Dziękuję za spotkanie, za poświęcony czas. I życzę naprawdę, żeby Ci się udało i żebyś przetrwała ten trudny okres, bo to dla nas, dla naszych organizacji duże wyzwanie w tym czasie, ale na pewno sobie jakoś poradzimy i wrócimy silniejsi. Gościem dzisiejszego spotkania była Ania Guzek, prezes Fundacji Zielone Wzgórze. Jeżeli Wam się podobało, udostępniajcie, subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapkę w górę i wspierajcie nas, podpowiadajcie, żeśmy mogli kolejnych ciekawych gości, ich sylwetki Wam przybliżać. W komentarzach możecie też dawać swoje propozycje, tak żebyśmy tutaj fajnych i kolejnych gości zapraszamy. Także do zobaczenia i do usłyszenia za miesiąc. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Hej.